Prace najlepszych polskich artystów eksportowych – Mirosława Bałki, Pawła Althamera, Katarzyny Kozyry czy Zbigniewa Libery – znalazły się w wydanym właśnie albumie Polish. To kolejny pomysł na promowanie polskiej sztuki za granicą. Autorkami projektu są dwie Polki prowadzące galerię sztuki w Berlinie – Monika Branicka i Joanna Żak. Publikacja ukazała się w językach angielskim i niemieckim. Postanowiłyśmy postawić rodzaj lustra przed sztuką polską lub sztuką z Polski, żeby dowiedzieć się właściwie, czym, jak ona wygląda. To, że jest ona bardzo atrakcyjna, że jest bardzo dobra, że jest popularna na całym świecie, to już wiemy. I nadal pytamy same siebie, dlaczego? Na czym polega ten fenomen? Nie bez przyczyny album ukazał się w czasie trwania polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Publikacja stała się pretekstem do środowiskowej dyskusji o różnicach między dobrze pojętą promocją a merkantylnym traktowaniem sztuki. Za jakiś czas to się skończy i nadejdzie moment ewaluacji, tak, i takiego bilansu zysków, może też jakichś strat moralnych czy też artystycznych. Ale już w tej chwili warto zacząć się nad tym zastanawiać, bo wydaje mi się, że strategia promocji kultury polskiej, która sama w sobie jest oczywiście zamiarem słusznym i potrzebnym, jest wdrażana, a nie została dokładnie przedyskutowana. Album Polish został opatrzony wstępem Andy Rotenberg.